Pan Andrzej Żelazko. Zobaczymy. To się nada. To jest do karbonu, także nie będzie problemu. Ja sobie tu ustawię tylko temperaturkę. Będzie 125. Kwestia jest tego typu. Generalnie na większości, powiedzmy, smarach producent określa, jaka jest temperatura topienia tego smaru. Także tam gdzieś na pudełeczku albo gdzieś tam na stronie producenta jest informacja, że na przykład ten smar się topi dobrze w temperaturze, w zakresie temperatury, załóżmy 100 do 120. Albo 110 do 120, albo 145, w zależności jaki smar. Także generalnie ta temperatura jest tam określona, a gdyby jej nie było, to najprostszą metodą sprawdzenia tego to jest po prostu tak, no, jeżeli dysponujemy jakimś żelazkiem, które powiedzmy jakąś tam podziałkę, no to dobrze, no to sobie ustawiamy między 100 a 120. To jest taki, można powiedzieć, najbardziej optymalny zakres tych miękkich smarów hydrokarbonowych. I wtedy po prostu robimy tak, wtedy sobie bierzemy ten smar, prawda, przykładamy i widzimy, i patrzymy, jak on się topi. Jak nam się topi bardzo łatwo i po prostu i kapie nam szybko, to znaczy, że ta temperatura jest optymalna. Gdybyśmy na przykład przyłożyli i widzimy, że kurde, czekamy, dopiero nam leci, to znaczy, że mamy za niską, więc musimy troszkę podkręcić. Więc to jest najprostsza zasada. A kwestia jest tego typu, jeżeli byśmy mieli za wysoką temperaturę, to on bardzo szybko topi się i przede wszystkim wydobywa się dym. To będziecie widzieć. To znaczy się, że te po prostu składniki, które są tam w parafinie jeszcze w tym, ulegają po prostu spaleniu. Więc to jest tak jak mówię. Będziecie to widzieć przy tym. Jeżeli nie macie, oczywiście nie dysponujecie informacją na temat, jaki smar po prostu ma temperaturę topienia, najprościej właśnie sprawdzić, tak jak wam powiedziałem. Temperaturę dajmy sobie można od najniższej 100, a później sobie przekręci, żeby po prostu znaleźć tą optymalną. Ja tu ustawiłem 125. Kwestia jest tego typu. Różne są techniki nakładania smaru. Generalnie ja kapię po prostu z tego, z rogu wygodniej mi jest, robię sobie taką sinusoidę. Jedni robią po prostu sobie takie szlaczki wzdłuż i w ten, inni jeszcze robią taka oszczędna kwestia, to jest na przykład w ten sposób i smarują sobie całe ślizg. To jest taka oszczędna metoda, jak sobie po prostu przytniemy i przy tym. No, ale to jak mówię, są różne techniki, generalnie każda jest dobra, jeżeli po prostu pokryjemy smarem cały ten nasiec. Więc to jak będziecie robić naprawdę, to nie ma tam jakiegoś znaczenia po prostu większego. Tyle generalnie wystarczy. Teraz sobie najgorzej jest w tych miejscach właśnie, gdzie są to, co wam mówiłem, to samo jest przy zbieraniu, jak już tą naturalną nienaturalne, tylko tą krzywiznę i ten po prostu zrobimy. To jest. Ważne jest to, że zauważcie, że jeżeli po żelazku, jak idziemy, zostaje nam woda, zostaje nam po prostu smar w stanie płynnym, który po prostu zaraz nam tężeje. Więc znaczy się, że temperatura tutaj jest dobra. Ta prędkość przesuwu, wszystko zależy od tego generalnie, jaki mamy smar, jaką mamy temperaturę i jak on się po prostu zachowuje. Na razie wyłączę to wszystko.